Są młodzi, zdolni i zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych. Uczniowie szkół gminy Tarnów Opolski zostali nagrodzeni przez wójta za najwyższe osiągnięcia. Naszym dzieciakom tej wiedzy nie brakuje, są zaangażowane, inteligentne, rodzice wspierają, nauczyciele wspierają, my wspieramy. Zależy nam na tym, żeby nasze dzieciaki były jak najlepiej postrzegane. Na spotkanie zaproszono laureatów i finalistów z konkursów polonistycznych języka niemieckiego i matematycznego. Brałam udział w konkursie polonistycznym i zdobyłam tytuł finalisty. Bardzo się przygotowywałam, bo mieliśmy też kryteria i to dużo wiedziałam, dlatego dobrze mi poszło i jestem z siebie zadowolona. Owszem, to jest ogrom pracy, ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo przyjemna praca, bo z takimi uczniami praca to jest niesamowita radość. W etapie gminnym trzeba było się nauczyć wszystkich landów niemieckich i ich stolic. To właśnie sprawiało właśnie trud. W etapie wojewódzkim na przykład bardzo mnie zadziwiło, że pytania na etapie ustnym były bardzo proste i to mnie właśnie też tak trochę zdziwiło. Wyróżniono także uczniów, którzy wzięli udział w konkursie Drugie Życie Rzeczy, organizowanego przez Związek Międzygminny Czysty Region. Polegało to na tym, żeby po prostu wykorzystać daną rzecz drugi raz. I jak tutaj widzimy, nasi najmłodsi spisali się na medal. Przygotowałam tą torebkę, ponieważ myślę, że torebka to na pewno jest jakaś rzecz, która prawie każdemu się przyda. Jest ona zrobiona z włóczki ze swetra i z butelek, które są powycinane w kwadraty, a później wszystko razem zszyte. To jest bardzo ekologiczne, nasza planeta potrzebuje takich działań. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy po wakacjach w następnym roku szkolnym.